Nazywam się Łukasz. Nie wiem, pewnie częścią z Was studiowałem, bo to dużo rzeczy studiowałem w okolicy. I chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o tym, co robię, tym, skąd wzięliśmy jakiś tam pomysł czy koncepcję, jak to się rozwijało i co to całe Big Data jako buzzword, czy Big Data jako koncepcja umożliwia, czy to nam robić, czy to naszym klientom, czy jakimś partnerom biznesowym. Głównie na przykładzie albo fuck-upów, albo jakichś niewłaściwych wykorzystań. Cloud Technologies S.A. to jest firma, która powstała kilka lat temu. Od 2 lat jesteśmy na giełdzie, na New Connectie. Można powiedzieć, że ciągle jesteśmy firmą garażową, bo jesteśmy zarejestrowani w garażu, ale no już od dłuższego czasu, w zasadzie od kiedy tam jestem, mamy normalne biuro i nawet ekspres. To, co robimy na co dzień, to zbieramy dane i te dane zbieramy na ponad 400 tysiącach witryn internetowych. To działa w ten sposób, że mamy skrypty. Mamy skrypty i te skrypty czytają ludziom, co oni czytają. Czyli no, pełna inwigilacja. Ktoś wchodzi na stronę, ona mu się ładuje, później asynchronicznie odpala się skrypt, który sczytuje to wszystko, co tam zostało załadowane na ekran, nie w ogóle jako cały dokument, i wyciągamy stamtąd słówka. Te słówka wyciągamy i liczymy dla nich scoring. No i w ten sposób wiemy, że słowo opony u danego użytkownika występuje 3 razy. U innego występuje, załóżmy, 10 razy. Jeszcze ktoś tam... Coś mi tu perczy. Ktoś inny ma kwas hialuronowy i tego typu rzeczy. I te wszystkie dane zbieramy i dostarczamy do naszych partnerów. W zasadzie zbieramy to często też od naszych partnerów. To jest im potrzebne do tego, żeby w jakiś mądrzejszy sposób zarządzać emisją reklamy. Czyli reklama może być targetowana do wszystkich i na przykład Coca-Cola w zasadzie do każdego z nas mogłaby emitować reklamę. Ale taki produkt jak na przykład Lactovagosan mało kogo tu zainteresuje. No, jest parę osób, widzę, ale no nie wszyscy. I to, co jest powiedzmy istotą tego naszego całego przedsięwzięcia, to żeby reklam było mniej, ale żeby były bardziej skuteczne. Dobra, to są nasi partnerzy. Udaje nam się sprzedawać dane o... Dobra, raz. Tak, okej. Okay. Dobra, udaje nam się sprzedawać dane do Google'a, jesteśmy z tego mega dumni, no bo jeśli Google od kogoś kupuje dane, no to fajnie, nie? Dobra. I tak, te dane. Wszyscy mówią, że dane są ważne, wszyscy mówią, że dane trzeba zbierać, wszyscy mówią, że to jest przyszłość, ale w takim ogólnym rozumieniu do końca nie każdy sobie zdaje sprawę, co to są te dane, które warto zbierać. Czy wystarczy parsować wszystkie logi, czy jest rzucać sobie jakiegoś dumpa, czy może powinniśmy, nie wiem, pytać, jak się kto nazywa, które dane są ważne, a które są nieważne. I taki standardowy podział danych, czy standardowa klasyfikacja, która może powiedzieć, czy policzyć jakiś wyznacznik, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, dzieli się na takie 4 V. Pierwsze V to jest volume, czyli to jest objętość tych danych. Drugie V to jest prędkość, z jakimi przyrastają nam informacje w naszym zbiorze. Trzecie to jest zróżnicowanie, variety. I variability to jest to, jak one pomiędzy sobą pewne stany przechodzą, przełączają się z jednego w inne. No i pierwsze pytanie, jakie warto sobie zadać, wchodząc w tego typu biznes czy startup, to czy jesteśmy w stanie zebrać wystarczająco dużo danych, albo czy nasi klienci są w stanie wygenerować wystarczająco dużo danych, żeby mówić, że mamy big data. Jeśli coś się da odpalić Excelem, to znaczy, że to nie jest big data. To jest taki pierwszy wyznacznik. Jeśli to jest 80 linii codziennie, czy 80 milionów linii codziennie pliku, to też ciągle jeszcze nie do końca jest big data. Ale jeśli mamy tego więcej, to wtedy zastanówmy się, czy to, co one reprezentują, pasuje do slajdów, które dalej pokażemy. To, co my robimy, to zbieramy zachowania online'owe. Tak jak powiedziałem wam, zbieramy też to, co ci ludzie czytają, o czym się dowiadują, czym się interesują, jakie nazwy własne produktów występują w przeglądanych
przez tych użytkowników w treściach, jakie oni mają intencje zakupowe, czyli co, załóżmy, oglądają na porównywarkach cen, jakiego zakresu ceny są im wyświetlane, czyli czy osoby, marzyciele, tacy jak ja, którzy oglądają sobie rzeczy od miliona do pięciu, czym się różnią w zakupach od osób, które szukają, załóżmy, rzeczy od 10 zł do 10 tysięcy złotych i czy jest jakaś prawidłowość. No bo szansa, że ja coś online kupię za bańkę jest mała. To, że ktoś, kto ogląda dużo rzeczy po 10 zł, że on coś z nich kupi, jest znacznie większa. No niestety ekonomia jest też tutaj faktorem. I to, czy te dane, które już mamy, czy jakieś offline'owe, czy jakieś CRM-owe, da się z tym zmeczować. Rozmiar. Rozmiar niestety ma znaczenie i w przypadku danych jest on, można powiedzieć, że kluczowy. Ostatnio tutaj chciałbym powiedzieć o pewnym przedsięwzięciu, które nam nie wyszło. Dostaliśmy od Qualcommu, to taki chiński producent procesorów, zestawy do monitorowania ludzi w sklepie. No i teoretycznie napisaliśmy soft, który pozwalał określić, jak daleko od danej półki jest dany telefon. Wielki sukces, już dział developmentu planuje wakacje, a my się zastanawiamy, co z tym dalej zrobić. No bo skoro mamy takie bluetoothy, które rozrzucamy po sklepie i wiemy, gdzie kto podchodzi, do jakiej półki, no to moglibyśmy wiedzieć, dlaczego nie przeszedł obok kasy, kiedy oglądał plazmę w jakimś tam MediaMarkcie. Czy wyślemy mu maila, czy wyślemy mu jakąś normalną reklamę, czy po prostu włączymy czerwone światło nad kasą, no to nie ma znaczenia. Po prostu chcieliśmy to wiedzieć. Ale co się okazało? Okazało się, że cała ta technologia Bluetooth Low Energy, pomimo że działa, no to jest jeszcze bardzo małym dzieckiem i można powiedzieć, że jest ledwie płodem. Bo zakładając, że taki nasz typowy klient, do którego poszliśmy, czyli Złote Tarasy, ma milion trzaśnień drzwiami codziennie, załóżmy, no to połowa z tych ludzi ma smartfona. No 44% statystycznie, weźmy pod uwagę, że tam Warszawa ma pewnie jakiś tam wyższy odsetek, żeby Wetlina mogła mieć mniejszy, więc załóżmy, że połowa ma smartfona. Ale niestety z tej połowy tylko, powiedzmy, 10% ma Bluetooth Low Energy, czyli no to nie wystarczy. Do tego on musi być włączony, a jeszcze w międzyczasie musimy zainjektować naszą apkę do tego telefonu. Więc okazuje się, że pomimo, że jest codziennie milion osób i to teoretycznie wystarczyłoby na zbieranie danych, i praktycznie każde 10 metrów, jakie ten telefon przesunąłby się po sklepie, generowałoby sobie, powiedzmy, 100 kilobajtów danych, to i tak no, to nie jest wystarczająco dużo. Tutaj trzeba czekać. Prędkość, z jaką one są analizowane. I tu też posłużę się przykładem fuck-upu. Kiedy zwykle dom mediowy czy agencja robi kampanię, no to ona jest planowana. Planuje się ją z wyprzedzeniem w oparciu o to, ile zadeklarowaliśmy w danej sieci, że wydamy, ile zadeklarowaliśmy, że pójdzie na jakie medium. Więc po tym planowaniu odpalamy kampanię i agencja myśli, że zbiera dane. Zbieramy to, zbieramy, wiemy wszystko o tych ludziach, wiemy, kto kliknął, jakie były CTR-y, jaki był open rate w mailingu, wszystko, powiedzmy, to się zbiera. Staramy się łączyć to w jakieś segmenty, super. Kampania się kończy i wtedy bierzemy się za analizę, no bo trzeba jakiś raport przesłać klientowi. Wysyłamy raport klientowi, który jest raportem już nie składowych, tylko jest tak jakby interpretacją tego wszystkiego, co się działo w trakcie trwania kampanii. I zaczynamy planować kampanię drugą na podstawie wyniku czy swojego własnego raportu. To nie są duże dane. To jest klasyczne podejście do bardziej może ekonometryczne niż statystyczne do tego, jak coś performuje czy nie. Poprawnie trzeba to robić w zasadzie co, nie wiem, 10 minut, co 15 minut zmieniać albo chociaż zrzucać sobie stan obecny, żeby szukać takich korelacji, które są nieoczywiste i które tak naprawdę mogą poprawić efekt kampanii, który jesteśmy w stanie wskazać. Jeżeli na koniec dnia naszym produktem jest raport złożony z, nie wiem, 30 dni nierozbitych na godzinę, to tak w zasadzie moglibyśmy w ogóle przez cały czas to tylko zrzucać do loga, sparsować na koniec miesiąca. No,
Nie ma sensu w ogóle angażować w to środków pieniężnych na maszyny. Zmienność. Zmienność jest, czy różnorodność. To jest temat rzeka i to jest temat, który sprawił, że wiele sklepów, prawdopodobnie jakaś część z Was próbowała coś sprzedać w internecie. I każdy prawdopodobnie z Was wie, że to nie jest prosta sprawa. Są różne metody na promocję sprzedaży w internecie i jedną z nich jest tak zwany retargeting. Retargeting albo wspomaganie sprzedaży przy użyciu jakiegoś CRM-a. No i ktoś mógłby zapytać, czy to jest big data? To nie jest big data. To jest coś innego, to być może działa, być może to widać. Sam zajmowałem się tworzeniem tego typu systemów, więc wiem mniej więcej, że da się wycisnąć z tego sprzedaż. Ale to nie jest big data, bo jeśli wiemy, że ktoś był u mnie w sklepie, to jest bardzo ważna informacja, ale jeśli nie potrafimy ekstrapolować tej intencji zakupowej na jakiś szerszy zbiór, to już jest po prostu obsługa lejka sprzedażowego. Nie wiem, na ile pewne frazy, których używam, są dla Was zrozumiałe, ale w uproszczeniu, jeśli wchodzę do sklepu i stoję przy ladzie, to czy osoba ekspedientka, czy właściciel sklepu, oboje wiedzą, że prawdopodobnie przyszedłem tu coś kupić. Być może przyszedłem popatrzeć, ale jestem zainteresowany tym produktem. Jeśli na zewnątrz nie ma, nie wiem, zamieci śnieżnej, to większość ludzi w środku w sklepie przyszło albo coś zobaczyć, albo coś kupić. Więc ta informacja, bardzo ważna, wcale nie jest w stanie zoptymalizować tak jakby dużego zasięgu lejka, jeśli nie potrafimy wyekstrapolować tej cechy, czy wskazać takiego segmentu użytkowników, którzy jeszcze u nas nie byli, którzy mają cechy podobne i stałe w czasie z użytkownikami, którzy są na końcu tego lejka, na tym czerwonym zombie. I zmienność. Jeśli, bo tak, teraz mówimy o ekstrapolacji, ona sama w sobie to jest śmieszna rzecz, bo nie powinno się tego robić. Czyli jeśli ekstrapolujemy pewne cechy, to one na koniec dnia mogą poprowadzić nas do błędnych wniosków, a jeśli ekstrapolujemy z takich, powiedzmy, funkcji, czy z takich krzywych, które są stałe w czasie, czy niemal stałe, albo nawet jak ta, wyglądają, że coś tam się zmieniało, ale nie szaleją w to i tam i z powrotem, to dojdziemy do takiego wniosku, do jakiego doszedł autor pewnego bloga, nie pamiętam nazwy, ale okazuje się, że mocno skorelowany i mocno mam tu na myśli chyba 99% jest odsetek rozwodów w Maine, w Stanach i spożycie margaryny w funtach. Czyli to są dwa czynniki, które mają naprawdę mocną korelację między sobą. Na pierwszy rzut oka wystarczyłoby ograniczyć ludziom dostęp do margaryny, żeby zmniejszyć liczbę rozwodów. No niestety to tak nie zadziała. I spójrzcie, że od 2000 roku do 2009 to całkiem mocno się skleja. Jeśli zmienne, czyli jeśli to spożycie nie rośnie z roku na rok, powiedzmy o 10 czy 20%, jeśli te cechy, które możemy monitorować, nie są przemienne, nie są zmienne w czasie, w dużej częstotliwości, to wtedy to big też trochę znika z tego. To jest dobre data, ale no ciężko jest na tym zbudować jakikolwiek biznes. I jeśli myślę o tym, co powiedzieć komuś, kto chciałby zrobić albo nam konkurencję, albo coś lepszego, to myślę, że trzeba zawsze popatrzeć na dane z perspektywy, co mi się opłaca tak naprawdę zebrać, bo kłamstwem jest, zbierajmy wszystko, komputery za 2 lata będą wystarczająco mocne, żeby to obliczyć. Bo te dane sprzed 2 lat być może są istotne dla geologii, być może są istotne dla jakichś nauk politycznych, być może z punktu widzenia całości handlu na świecie to też są ważne rzeczy, ale tak naprawdę nie.
tak naprawdę w życiu codziennym potrzeba zbierać to wszystko, ale tylko z krótkiego okresu czasu. Więc to jest punkt pierwszy. Trzeba to wykorzystać i sprzedać, opchnąć tak szybko, jak szybko to powstaje. Czyli jeśli dane zebrane po miesiącu stają się produktem, to ten produkt w zasadzie nie ma już połowy wartości tego, co miał na początku. I tak jak, nie wiem, sprzedajemy dane do Google'a i tam mamy niektóre segmenty trzydniowe. Czyli w trzy dni określiliśmy jakąś cechę. Ktoś szuka, załóżmy, komputera. Po trzech dniach ta osoba już ma usuwane te informacje z ciastka. To jest już nieistotne. Ona już przestała szukać komputera. Spojrzenie klientów, które też jest bardzo istotne i zawsze nam przychodzi, nie, to nie jest tak, bo ja szukałem komputera przez 6 dni. Ok, czyli 6-dniowe ciastko też jest ok, nie jest, ale ja szukałem go przez 6 dni i w niedzielę go kupiłem. No ale ok, patrzymy na wszystkich. Nie? Czyli nigdy nie powinniśmy doprowadzić się do takiej sytuacji, w której ktoś, kto nie ma co najmniej tytułu magistra matematyki, mówi nam, jaka jest ogólna tendencja, czy jaka, a tak naprawdę to ludzie robią coś tam. Nie. Nie. Jeśli nawet on mówi, to jest skorelowane, nie. To też jest nieprawda. Myślałem, że tam jest taki Michał jeden, który tak mówi. Dobra, i na koniec, jeśli coś jest skorelowane, to tak naprawdę nic nie znaczy. No, nic nie znaczy, dopóki nie jesteśmy w stanie udowodnić, że po zmianie, którą jesteśmy w stanie wykonać w jakimś tam jednym ze zbiorów, nadal będzie utrzymamy tą korelację na tym samym poziomie. No. Dobra, to w zasadzie można powiedzieć, że jestem half empty manem, nie? Że wszystko mi nie pasuje i że mówię, czego nie warto. Czy powiedzmy biznes, czy small business, czy jakiś tam medium business powinien się na tym skupiać, albo czy powinien angażować swoje zasoby cenne, programistyczne w to, żeby to robić? Tak. Warto to robić, warto to naśladować, bo to jest zupełnie nowa i nie ogarnięta płaszczyzna rozwoju i handlu, i komunikacji między ludźmi. I nigdy nie będzie tak łatwo zbierać danych, jak jest teraz. Być może w przyszłości będą lepsze procesory i będzie można to szybciej przetworzyć. Być może ktoś w końcu poprawi Cassandrę i ona będzie dobrze działała, czy Hadoopa jeszcze lepiej. Ale nigdy nie było lepszych warunków do tworzenia bardzo inteligentnej reklamy czy bardzo inteligentnego handlu. I to, co się może się zmienić tylko na gorsze. Czyli mogą pojawić się restrykcje prawne, mogą pojawić się jakieś restrykcje w postaci jakiejś innej wtyczki, jak AdBlock, która będzie utrudniała życie. Tu i teraz jest właściwy moment i warto, jeśli nie zżynać, to bardzo inspirować się tym, co robią duzi gracze, a duzi gracze są znani z tego, że niezbyt często chwalą się tym, jak fajne są ich rozwiązania. I to chyba wszystko, co mam do powiedzenia.